Migalski. Pan Migalski. Dziękuję panie przewodniczący za przyznanie mi głosu. Bardzo to doceniam. Pani komisarz, szanowni państwo, to jest jeden z tych programów, mówię o Erasmusie, który był być może najbardziej oczekiwany, zwłaszcza wśród młodych ludzi w całej Europie. I warto, jednocześnie był to jeden, myślę, że z najważniejszych raportów i prac w Komisji Kultury i Edukacji, właściwie który znalazł powszechny konsensus. Wszyscy praktycznie się zgodzili na to z tym, że to są te pieniądze, które są jak najlepiej inwestowane. Moja grupa polityczna bardzo często uważnie przypatruje się pieniądzom wydawanym przez Unię Europejską, ale akurat to jest ten typ wydatków, który jest jednym z najlepszych inwestycji. Pieniądze zainwestowane w młodych ludzi, w ich edukację, w możliwość poznawania innych osób, innych kultur, innych krajów. To jest najlepsza inwestycja w przyszłość Unii Europejskiej. Gratuluję pani PAK i gratuluję wszystkim tym, którzy popierają ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani McGuinness w kwestii regulaminowej. Mr. President, a brief... Panie przewodniczący, krótka sprawa. Ma pan trudną pracę oczywiście, ale chciałbym się dowiedzieć, czy jest jakaś reguła pisana